Wiecie, że w Koninie podczas wykopalisk w kopalni węgla brunatnego znaleziono pozostałości potężnego stworzenia? Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że to mamut, ale po dokładnych badaniach okazało się, że to prawie kompletny szkielet słonia leśnego, datowany na ponad 100 tysięcy lat wstecz. Pomimo, że słonie występowały w całej Europie, to ich kompletny szkielet jest rzadkością. Rekonstrukcję tego ogromnego stworzenia można dziś obejrzeć w Muzeum Okręgowym w Koninie.